Cześć, z tej strony Konrad z redakcji gamemusic.pl. Przygotowaliśmy ten tutorial w ramach akcji marki Asus ROG for Creators, w której motywem przewodnim jest produkcja muzyki. Akcji, w której do wygrania będzie taki sprzęt, ale trzeba będzie najpierw stworzyć muzykę. Serio, ile można? Ile można? Ile można robić jedno i to samo? Więc ponownie wykorzystam sobie punchboxa od D16 Group, zarąbista firma z Polski, robiąca fantastyczne zabawki i tak jak widzicie tutaj syntezator bębna punchbox jest całkiem potężnym narzędziem, bo oprócz tego, że mamy trzy warstwy dodatków, które można włączyć i wyłączyć, jak się trafi, to mamy jeszcze syntezator samego bębna basowego, ten w środkowej części. Do wyboru mamy albo sample, gdzie możemy próbkę audio sobie wrzucić, albo kilka torów oscylacji. I osobiście, jeżeli miałbym wybierać 606, 808 czy 909, zawsze wybiorę 909. Lepiej brzmi, dużo lepiej brzmi. Można robić fajne, długie kiki. Ja myślę, że zrobię takiego kika, który będzie zjeżdżał dość. Mocno. Zobaczymy, i czy może to przesterować od razu z poziomu tego instrumentu? Czy może spróbować czymś innym? O dość ostrym cięciu, czyli na przykład 24 dB na oktawę. I podciągnąć rezonans. I teraz długość decayu. Trzeba będzie skrócić, bo to będzie grać tylko na raz. Że wprowadzę sobie tutaj nutkę. Tak naprawdę nieważne jaka to jest nuta, ale mnie interesuje to, żeby ten kick wybrzmiał tylko tyle i żeby się skończył przed werblem. Czyli nawet nie tyle, ile tu trwa, tylko połowę tego czasu. I on musi się zakończyć przed werblem. Ale na to też jest metoda. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ustawić, bo teraz jeżeli odsoluję, znaczenie ma jak najbardziej kolejność efektów. Nice. Chciałbym coś takiego? Tylko to trzeba będzie zresamplować szybko w... Więc tylko tyle. To mi wystarczy, ja z tego sobie coś wyciągnę, więc tej nutki nie będę potrzebować. Tylko trzeba będzie z tego coś wyciągnąć. No, zobaczymy. To w ogóle stroi w jakimś konkretnym tonie? Tuner. Audio efekty. Utilities Tuner.
Możemy to dostroić zawsze. Więc ja sobie tutaj wyświetlę na dole tuner. I korzystając z transpozycji. A może inaczej, daj mi jeden półton w górę. I troszkę w dół. Zaraz zobaczę. Minus 30,5 cm. No to minus 30. Jak najbardziej. Ja bym to po prostu wyprintował. Command J. Teraz widać, że stroi. I można by to wrzucić do samplera. Tylko teraz tak, to jest. To troszkę za mało. Za mało uderza. Więc od razu parę efektów można będzie dorzucić do tego, żeby gadało grubiej. Ja wiem, że takie rzeczy z reguły zostawiamy na koniec, ale ja wolę mieć jak najszybciej brzmienie mniej więcej takie, o jakie mi chodzi. Więc wykorzystam sobie coś fajnego. Może na początek Fresh Air. Przerzucimy go tutaj. Myślę, że tak. I kolejna wtyczka, którą sobie wrzucę. To będzie jedna z moich ulubionych wtyczek od Slate Digital, czyli Virtual Mix Rack, który też fajnie pokaże możliwości, możliwości panelu dotykowego. Tylko będę musiał chyba zmniejszyć jego rozdzielczość. Dobra, to na razie przemiutuję wszystkie. I teraz pora na ustawienie transientu. Myślę, że tak. No i zobaczmy, czy sygnał jest taki sam przed i po. Wychodzimy na 7,8 po efekcie. Trzeba podciąć. sześć. Może być. No i dobra, zobaczmy. Ja może tego fresha dam na koniec. O właśnie. A jakby jeszcze spróbuję tutaj 24. I troszkę ostrzejsze zejście. I na przykład zrobić duplikat. No i zobaczmy.
z tego coś ciekawszego. Bo tak, wychodzimy na... Śledźcie kolejne filmy, a my pomożemy wam wykonać zadanie konkursowe, czyli stworzyć muzykę pod animację Reignite, która jest animacją promującą społeczność Republic of Gamers.